uszanowanie, Pigmej Paulina, dzwonię z Narodowego Funduszu Zdrowia. Proszę mnie połączyć z panem Brzozowskim Rafałem. Tak, tak, jestem. To pan. Proszę pana, pan ma niewykorzystane sanatorium. Proszę mi powiedzieć, bo zbliża się termin teraz i gdzie mogę pana jeszcze ulokować? Panie to no, gdziekolwiek. Bardzo było mi miło w ogóle, żebym gdziekolwiek pojechał. Dobrze. Proszę pana, mam jeszcze tak, 3 kwaterunki. Sanatorium dla ciężarnych, dla posiadających haluksy oraz z alergią. O, ja alergię mam. To może dla na mnie co? Byłoby to najlepiej. Na co pan ma? Na koty? A to nie, proszę pana, bo to jest alergia pokarmowa. Aha, to nie. To nie, to nie. Proszę pana, haluksy lub dla rodzących, które pisać? No niech będą te pierwsze. Haluksy, tak? Tak, tak. Pan posiada je, zakładam. Tak, tak, posiadam, ale muszę je gdzieś znaleźć. Haluksy to jest to, co na stopach, proszę pana. A to jest to, aha, no to nie mam tego, no to... No to dlaczego pan się pcha do tego sanatorium, proszę pana? No nie wiem, gdzieś chcę pojechać w ogóle, no. Czy pan ma dostęp do swojej stopy lewej, prawej? Tak, mam dostęp do swojej lewej stopy. I tak, co pan widzi, proszę pana, w tym dużym paluchu po prawej stronie i po lewej stronie palucha, czyli nogi? Widzę tutaj, proszę pani, przestrzeń taką między paluchem. Nie, nie rozmawiamy o platfusie, proszę pana, rozmawiamy o haluksie. Czyli panu powinna odstawać kość przy dużym paluchu. Nie odstaje właśnie, no, no to i to nie jest problem. No nawet jakbym chciała naciągnąć, to pana, proszę pana, na haluksowców nie zapiszę.